Wydaje mi się, że można odnaleźć taki początek 19 lipca 1934 roku, kiedy Józef Stalin skierował do swoich kolegów z Politbiura list zatytułowany o artykule Engelsa Polityka zagraniczna rosyjskiego cara, w którym ojciec współzałożyciel ideologii komunistycznej zdemaskowany został przez Stalina jako niemiecki nacjonalista oczerniający rosyjską historię i politykę w imię odwiecznej nienawiści konkurujących z Rosją mocarstw zachodnich. Choć list przywódcy WKPB został opublikowany dopiero 7 lat później, a kilkanaście dni przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, to już od momentu jego wysłania zaczyna się przełom w podejściu do historii Rosji w sowieckim systemie. Na posiedzeniu Politbiura poświęconym wówczas podręcznikom do historii Stalin wyraził sens tego przełomu w zwięzłej formule. Ruski naród всегда присоединявший другие народы приступил к этому и сейчас. Czyli rosyjski naród, który zawsze przyłączał inne narody, przystąpił do tego teraz ponownie. Myślę, że to był rzeczywiście początek nowej polityki historycznej, która kontynuowana jest, a raczej wznowiona została z dużą intensywnością w ostatnich kilkunastu latach. Drugi kąt tworzy niewątpliwie europejska polityka historyczna. Polityka historyczna, którą wyznacza pewna norma politycznej poprawności. Jej wyrazem jest ustanowienie jednego wspólnego dnia pamięci Europy 27 stycznia na pamiątkę wyzwolenia obozów Auschwitz zewnętrznych wobec Europy Środkowo-Wschodniej. To jest polityka historyczna ważnych graczy europejskich. Dla nas najważniejszym tutaj graczem są Niemcy, które prowadzą indywidualną politykę historyczną, jaką, nie mogę się nad tym długo rozwodzić, powiem jednym zdaniem, politykę, która ma doprowadzić do zdjęcia z Niemiec odpowiedzialności za Holokaust i zbrodnie związane z okresem II wojny światowej. Od pewnego czasu widać bardzo dużo publikacji, dyskusja się jakaś toczy. Jeśli są publikacje i są realizowane projekty, to znaczy, że są granty, pieniądze i tak dalej. I one są na temat nowa tożsamość. W różnych wymiarach i w ten sposób sformułować za wszelką cenę obronić sowiecki dorobek cywilizacyjny. Znaczy nie dopuścić do tego, żeby okres sowiecki został jednoznacznie związany z gułagiem, zbrodniami i tak dalej, a no to już pewien skrót został powiązany, nie wiem. I wydaje mi się, że koncept polityki historycznej, tak jak on zaczyna majaczyć na horyzoncie w różnych negocjacjach, jest zbudowany wokół czegoś innego, a mianowicie wokół takiej tezy, że i biali mieli rację, i czerwoni mieli rację. Pan Arkizow bardzo ostro potępił otwieranie archiwów i to wszystko, co robi IPN, wykinając lustrację straszliwą anatemą i podobno szydząc w ogóle ze sposobu, w jaki Polacy sobie radzą ze swoją przyszłością i stawiając sposób rozwiązywania przez Polaków problemów w przeszłości, właśnie chodzi o przeszłość zbrodni komunistycznych, jako antytezę pozytywnej polityki historycznej, którą prowadzi on jako przedstawiciel archiwów i jego państwo, czyli właśnie Rosja. Takie przemówienie, którego nigdy nie wygłosił, ono później było przedrukowane i w tym przemówieniu on zarysował pozytywny właśnie schemat tego, jak należy rozmawiać o historii właśnie z Rosjanami, na jakich zasadach czego się trzymać. Przypomnę, że chodziło o trzymanie się po prostu zasad elementarnej etyki wszystkich, którzy chcą mówić o przeszłości, trzymania się po prostu faktu, trzymania się prawdy, dochodzenia do tej prawdy przy uwzględnieniu konieczności rozmawiania. A ta rozmowa musi zakładać, jak pisał w tym przemówieniu świętej pamięci prezydent Kaczyński, ta rozmowa musi zakładać, że ewidentne kłamstwa, propagandowe kłamstwa muszą być usunięte z przestrzeni publicznej.